Cześć, Jonko, witajcie z tej strony MachaSoledz, a ja witam was w FIFA 17 z Mr. Adam 15. Cześć, cześć, witajcie. I dzisiaj ogólnie zaczynamy tą naszą karierę. Poczekaj, Adaś, weź przerwę, bo muszę przyciszyć trochę Szpakowskiego, Laskowskiego, bo tak nam drom ryja, że dajcie sobie spokój. Ogólnie witam was w FIFA i lecimy sobie z tą serią, którą wam wcześniej już zapowiadałem, a mianowicie będzie to sezon Borussii Dortmund, gdzie ja zostaję trenerem i wcielam się w tego rolę Tuchela, że tak powiem. I dzisiaj pierwszy mecz rozpoczęła Borussia w tym sezonie z FSV Mainz i tak również my też rozpoczynamy. Myślę, że grę można na tyle ściszyć, żeby nie była za głośno, żeby też nas również dobrze było słychać, a ja was od razu z samego początku zapraszam do Adasia, bo Adaś właśnie swoim klubem, czyli Manchester United, gra taką samą serię i już ją rozpoczął w FIFA 16. Może zaczyna Adaś. No tak. Adam się wyrobił. Ogólnie w FIFA wam powiem, że gramy sporo, bynajmniej ja gram w Ultimate'a cały czas praktycznie, dlatego też troszeczkę kanał, jak widzicie, są małe opóźnienia, że tak powiem, z filmikami, nie ma codziennie tych filmów. Ale już na dniach powracam, wszystko będzie w normie, na FIFA mi wszystko przeszło, że tak powiem, i już ogarnąłem sobie kilka serii, także na spokojnie tu lecimy. Nie wiem czemu, jak mam włączone nagrywanie, nie mam takiej płynnej gry, ale to na spokojnie. Uuu, to szacun ty, to masz gorszy. Bo ja mam, nie, bo jest ona 30 klatek mam ustawione, bo nie będę w 60, muszę przestawić to. Ole, tu porobił Aubameyang i pierwsza bramka, drodzy państwo. No ładnie to środkowanie, że znamy. Ogólnie to troszeczkę się pozmieniało, bo... Gacie chyba. Tak, Gacie strzela tutaj bramkę, a w pierwszym meczu Aubameyang w 18 i w 80 chyba 9 minucie strzelił dwie bramki. Jakie było, tak, wynik był 2-1 pierwszego meczu. Teraz asysta. Teraz tutaj mam asystę, no w końcu jestem trenerem, inaczej będę to ustalał, tak sobie powiedzmy. Ogólnie będę testował formację Borussii, teraz gramy 4-1-2-1-2, to moją bardzo ulubioną formacją i mam nadzieję, że tak na razie pozostanie. Będę jeszcze chciał grać formacją ofensywną 4-3-3 z schowanym jednym napastnikiem, właśnie to by był Aubameyang, a z przodu by był Royce oraz Dembele. Ole, tutaj mnie teraz Adaś przeszedł. Powiem wam ostatnio... No nie możesz strzelić, a nie, mógłbyś strzelić, dobra. Czyli jest to po 1-1. Rozgadałem się. Powiem wam, że gram sobie brązowym składem w Ultimate'cie. Sztos, doszedłem już do 8 ligi, muszę wam zacząć powoli nagrywać tego Ultimate'a. No, przydałoby się by. I bo ja zaraz będę w 5 lidze i kurde, co tu się porobi. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, czy da się też srebrnym składem, boże, złotym składem. Nie. To już niestety, nie wiem czemu ci moi brązowi, to w ogóle widać, że chce im się grać, że tak powiem. Ole pizny. No i tutaj... A Schmelzer, ja tu liczyłem na Castro, mojego ulubieńca teraz, że tak powiem, z Borussii Dortmund, zaraz po Aubameyangu i Royce'ie. No zresztą teraz to mam wszystkich prawie ulubieńców, naprawdę. Tak mi się spodobał skład, który stworzył sobie Tuchel, że to jest głowa. A czemu Aubameyang jest tutaj na skrzydle? Tak, ale... mnie to właśnie zastanawia, ale dośrodkowania robi zacny. Piękne, powiem ci, i podoba mi się też, że właśnie tak jak Götze, czy no z tej strony nie wiem czemu Royce nie robi dośrodkowania, ale teraz Dembele od razu sobie pięknie tutaj wchodzą na te piłki, zaraz zobaczymy, czy dośrodkowanie będzie również zacne, niestety nie, ale jeszcze tu będzie, strzał nie będzie, wybijem przed pole karne, nie. Musimy się wracać, bo mamy kontrę. Tutaj widzę Adaś mi tu może mnie przejść, ej, muszę sobie ustawić na 60 FPS-u niestety, bo mi to troszkę przeszkadza w graniu, że tak powiem. 30 klatek to już nie jest tak, że tak powiem. Oj, zjebałem tutaj. Oj, płynnie. Muszę jeszcze przyzwyczaić do, właśnie do siły podań. Czekaj, bo... co my tu zrobić? Co by to zrobić? No, pójdziemy sobie akcją. Albo nie. Zdolnić. Pychać po tym. O nie! Samobój, ale jak kurczę pięknie Aubameyang tutaj wchodził, no te centry w FIFA 17. Wytrzymam, że gdyby on tego nie zrobił, to... A, nie pokażę. O, tutaj widziałeś twojego? Jakby odskoczył od piłki w ogóle, no. Szytkał się. Czekaj, trochę inaczej, i trochę inne rozwiązanie rzutu rożnego, trochę bardziej głęboko. No jest wykończenie głodą, ale to jest za daleko, żeby coś można było z tym... O, szczerze nie spodziewałem się tego. O, jest. A ogólnie nie wiem, czy mamy tutaj włączone ręce, ale... Ostatnio w Ultimate'cie właśnie straciłem głupie dwie bramki przez rękę. Raz była to rzut karny, a raz właśnie taki wolny z dość bliska. Ale dopiero tutaj... nie no, musimy troszkę inaczej to wykonać. Tutaj zejść na pierwszy słupek i niestety nikt tego nie zamknie, bo zaraz jest Schmelzer. Götze to był, myślałem, że Schmelzer. Ogólnie powiem wam, że... Nie powiedział Mario Götze. Może.
Powiem wam, że no na razie Borussia jakby nie było, dość dobrze sobie radzi. Szkoda, że akurat teraz przy potknięciu Bayernu, czyli remisie z FC Köln, tak? Dobrze mówię? Dokładnie chyba. Z FC Köln teraz remisowali w weekend. No niestety szkoda, że Borussia też nie pokazała się i przegrała z Bayernem Leverkusen. No ja. Dobra, coś możemy tu wykminić? Royce. Źle, no ja chciałem tutaj podać, nie chciałem tutaj w ogóle podawać, wiesz? Do gacie chciałeś, no ten gacie, no. Nie, tutaj gacie był na środku, Royce był na boku chyba. Nie wiem, oni się tak zmieniają pozycjami, właśnie podoba mi się to. W 16 aż tak dobrze to nie wyglądało, że tak powiem. Każdy pilnował tych swoich pozycji. Czekaj, wyciszę telefon, kurwa. Dziot, o, pójdzie, kontra pójdzie. Dobra, możemy cisnąć. Możesz się tak. Dobrze. Kurde, bałem się. O, nie wszedł mu na plecy, właśnie to jest ten błąd, gdzie niestety tracę bramkę. Jak on to obronił? Kroczem chyba. Nie wiem czym, ale... A, chciałem zobaczyć jak to wygląda. Ole, zjebałem tutaj. Moim zdaniem zjebałem tutaj totalnie. Bo... O Boże, co mnie zahaczył tam? O ja, Boże, trzej dopada. Ole. O Boże! Wyjebał się na plecy. Pozdra. Pięknie to... Ramos? A ja gam tą formacją. Jaką? 4-1, 2-1-2. Ja zapomniałem, myślałem, że Aubameyanga mam tylko z przodu. Oj, pomyliło mi się. A przecież ja jednak gram tutaj i nie wiem, czy ja w ogóle mam Castro. Ach, chciałem sobie puścić. Nie wiem, czy nie mam Weigla. Właśnie. Weigla. A tu poszedł pięknie Royce. Coś zrobimy. Ej, rzut wolny. Faul. Bo fajnie chciał wrzucić. Ale fajne faule w ogóle, tutaj się jednak fajnie wyginają, nie wiem, nie robią fikołków 15 przed sobą, tylko od razu nogi połamane. Nie można stąd strzelać? Można. Można? Jak się chce, to można wszystko. No to nie możesz? Ja dzisiaj prawie bramkę strzelić. Nie mogę strzelić, bo ja nie mam, ej, a wiesz co, ja nie mam tego takiego z perspektywy strzelania, tylko dośrodkowania. Aha, porządku. To dziwne. Dzisiaj centralnie Ronaldo nie nabiło jak piłka w tym rokecie. Dobra. Czemu on mi tu zagrał? Chciałem piłkę leciutką na skrzydełko, właśnie tutaj Royce był wysunięty. Dobra, no spokojnie. Tak, super. O, przełamał tam go prawie. Dobra. Zabiło mi tego mojego bramkarza. Czemu się Aubameyang? Boże, wszystkich trzech tutaj. Aha, o kur... Ej, Boże, tutaj klik. Klik i robisz co chcesz. Ach. A tu nie było nic takiego. Nie wiem, coś na razie nie mogę się zgrać, bo ostatnio Borussia powiem wam, że ciurałem. Jejbiście. Czekajcie, jakbym takie coś zagrał? No ładnie. Dość ciekawe rozwiązanie. No już tutaj. Ale wkręcił. Za mocno tutaj rozegraj pięknie. 16 o wiele więcej bramkarze łapali piłki, teraz o wiele bardziej wybijają ją. No powiem ci, jest to bardzo wkurzające momentami to jest, bo taka piłka, której nie powinien w ogóle mi brać, on wyskakuje do tego i on ją wybija przed siebie, że zawodnik, jeżeli będzie stał z przeciwnej drużyny, on ją spokojnie sobie dobije. A z pierwszej to wiesz jaka torpeda idzie tutaj w 17. Tak, dokładnie. Ja strzeliłem taką piękną bramkę, chyba Bakambu, właśnie z takiego daleka, albo nie, Ryśkiem Kwarezmą, sorry. Ryśkiem później go rzuciłem, bo on strzelił od razu. Ale rozegrał fajnie to. Aha, misklik. Ale dobra, jeszcze powalczy tutaj. Aubameyang nie powalczy. I do kończenia, co chciałem powiedzieć, na razie Borussii dobrze właśnie idzie ten sezon. W porównaniu do jakiegoś tam poprzedniego, jak to... Dawaj, ciśnij! Lazy zjebacz. Ej, serio nie bufalu? Ja myślałem, że jest... Dużo, teraz naprawdę dużo, możesz się szarpać, pchać. Tylko, że czasami wiesz, co jest najgorsze, że nagle dostajesz czerwoną kartkę za jakiś tam głupi faul, bo już tak miałem. Nie wiem, to zależy może od sędziego i coś, ale no ostatnio pewnie się szarpałem, wszystko było ok, nie? A później nagle... Kurwa, nie do niego, no ale dobra. Wybije. Nie myślałem, że do różnego. No i super. Jeszcze czaisz, że nie dał mi nawet auto. No jak widzimy, posiadanie piłki zawsze nie jest po mojej stronie, ale za to strzałem. Ale za to strzałem. Całkiem. Nawet nie wiem, nie patrzę na statystyki, jakie tam były posiadanie. Posiadanie, ale to tylko 4% mieć więcej. Tak gruba. Usama Dembele. Pięknie. Kurde. Założył. Jak założyłem mu sitę. O kurwa. Ty prawie zabiło to twoje podanie. Nie, są jednak dzisiaj problemy z serwerem ogólnie, bo czuję takie opóźnienia przy podaniach na przykład. No, to tak to, jak... to, to, to,
To jest chyba ostatnio graliśmy sobie. Będzie to na pewno przez najbliższe tygodnie tak, dopóki, wiesz, to najgorzej będzie po jakichś świętach, czy po czymś takim, gdzie że tak powiem, niektórzy dostaną dopiero FIFA. No ale szkoda. O, ale pięknie. Co zrobił tutaj właśnie, nie wiem, to już chyba Piszczek. Ale wiedziałem, że życzę tego napastnika, bo nie wiem czemu, ale mam dobre przeżycie. Burki źle to wybiły. Czemu nie zbijają właśnie bramkarze tej piłki tutaj na rzut rożny, czy... A, no i właśnie ten Mutto strzelił właśnie Borussii bramkę, nie? Tak? No. No bo to chyba jeden z najlepszych jednak tam napastników. Serio, Dembele nie może przejść tu drugi raz, traci piłkę. O kurwa, ale ładnie, żeś nabił. O, wróć. A nie, przeszedł pięknie. Kurde, no jak skill jakiś Brożnie. Tam jest. No nie powiem, troszeczkę się poduczyłem tej FIFA na granie. Killa nie kupisz. No, jak to powiedzieli chłopaki. Aj, no i niestety rzutów rożnych też czasami nie. O kurwa, Adam, coś ty żeś zagrał w ogóle. Dobrze tu wyszłeś akurat. Żeby cię zdenerwować, ty. Żeby cię zdenerwować, bo wiem, że taki piłek nie lubisz, bo niekiedy to wykorzystujesz, ale potem jesteś taka, że nie wykorzystasz i masz do siebie, wiesz, wielki żal. Są te ścinki, jak widzicie. No i są, też miałem cholernego. Luga. Oj. Pięknie. Liczyłem Hunterem. A ja wiesz co chciałem zrobić? Tu rzutka miała być tam. Kurde, czerwona, prawda, nie zajęcia. No jak Rudy to czerwona. Aha, czemu Aubameyang wrzuca? Ja ogólnie poczekaj. Dobrze wrzucam. Ej, dajmy zmiany. Dajmy zmiany. To ty sobie i ja to nie odpowiem. Damy sobie zmiany. Ja sobie bym zrobił coś takiego, że Gece schodzi, ponieważ my tu mamy Emil Mora. To musi być na pewno. O, Castro, myślę, że Weigl mógłby wejść. I tyle będzie, później wejdzie jeszcze Guerreiro. I starczy na dzisiaj. A teraz sobie wrzucimy tą piłkę, a nie Castro schodzi. Kto tak dobrze jeszcze wrzuca w Borussii? Royce, ale... Royce? No nie, wprawdzie możemy Royce'em. Ale też mądrze gram ten Mainz, powiem ci szczerze. No mądrze, zmiany mądrze. Też całkiem mądrze mi dzisiaj, zrobiłem. Ale jakoś widać, że mi nie idzie. Ostatnio nie będę się chwalił, ale tutaj co robiłem, że tak powiem, Borussią Dortmund. Ale wiesz, to może być ta sama wersja jak ty z Manchesterem, co nie? No. To jakimiś tam, że tak, o Jezu, dobra. Jakimiś gównami wygrywałeś ze mną, co nie? No, wszystkie prawie mecze wygrałem. To może być to samo, co nie? Bo oni mają, wiesz, taką presję bardzo. Ach, tutaj szkoda, że na pierwszy... Boże, znów w pierwszej. Ja pierdzie, jakie oni mają wyczucie. Ja chcę kliknąć sobie, a on już od razu to podaje, ty. O Jezus, dobra, na spokojnie. Kiedy tutaj bramkarze mają taki odrzut piłki. Jak kopniesz, no jo, wiem. Że sam korzystam sobie w ultimate z tego, z wybić. Gdy potrzebuję już tam naprawdę zagrać na czas. Oj, dobrze. Pewnie wiedziałem. Anuluj takie rzeczy. Czasami, no wiem, często... Czasami, ale niekiedy nie, nie myśli o tym, co nie. Aha, nie mogę dopiero zmienić. Później, jak się odmówi. Myślałem, że już bramkarz będzie mój leciał. O, trochę są lagi. A, bo leciał przez chwilę, widać, bo się leciał. Cofał. Dlatego nie mogę nic tutaj zrobić. Oj, dobrze. Nie, muszę zmienić na pewno to 60 FPS-ów, nie potrafię tak grać. Wiecie, bez nagrywania jak mam, to jest super, bo mi nic nie laguje, mam super płynną grę. Bolek, nie słyszę cię, bo mnie ktoś pałkuje. Serio? No. Może Brączek albo nie wiem. Nic nie zrozumiałem, nie, Brączek nie wierzy, że... Ja bym właśnie w ogóle... Ej, no kurde! Proszę tak nie dobra, chodzić. Właśnie. Gdzie jest mój mały Messi? Emremo? Ale super wyś... No, naprawdę, wiesz co? To było 10 minut temu. Aż kurwa. Chciałem sobie podrzucić nad nim, ale nie. W 17 kordowanie na przykład nie za bardzo jarzę. Kto tu jest? Piszczek. Piszczu. Piszczular, o kurwa. Trzech przeszedł. Ole, zszedł. Pustą bramkę ci zestawił. Ale co w ogóle uderzył Aubameyang? Ty teraz w tym momencie to nigdy nie pomyślałbym, że z tej akcji może wejść coś. Ale gdzieś bramkarza mojego? No widziałem. Znaczy tak nie spojrzałem ukradkiem, tylko się zdziwiłem, dlaczego ta piłka tak weszła. A nie weszła mu pomiędzy ręką a nogą? Nie, on z bokiem, zobacz, bramkarz to było. Bramkarz tam na bok sobie poszedł. On chciał się iść napić może, ty. 3/4 były tego, bramki zostali, więc... Nie no, potrzebne mi 3 punkty, żeby wszystko było podobnie jak... I właśnie, słuchajcie, bo ta seria jest dla was, mówcie mi... Jak mam tą serię grać? Czy mam grać taki, wiecie, przed zapowiedzi meczu Borussii, jak grają, będą grali w lidze? Bo teraz musimy nadgonić sobie tą serię, jak sami wiecie. Kurwa. No. Ale później... Ale tam już chciał cię przerobić. No ja, Pierre. Nie wierzę. O kurwa.
No gdyby to wpadło, to ja bym się załamał. Tak łatwo stracić bramki to. Ale szkoda. Czy mam grać sobie, wiecie, tak jak zanim przypuśćmy Borussia, jutro grać z Bayernem, no to ja ten mecz nagrywam dzisiaj, wrzucam dwie godzinki wam przed tym i taki jest, przypuśćmy, ja obstawiam wynik. Czy mam to grać później, jak już znam wynik? Ale wolałbym chyba przed, bo pamiętacie kiedyś, jak było grane... Euro. Euro. To wam też się to podobało. I wyjdź. Wyjdź, bramkarz, super. Się tam wcisnął pomiędzy ich. To robi, kurwa. Nie mam pytań niekiedy do tego bramkarza. Niektórzy wywalają górą, a on se kurde decydowałem, ale dobra. Na razie nie wykorzystujesz aż tak bardzo moich błędów. Właśnie, kurde, to mnie boli. Dobra, daj mi te zmiany. Zmiany? No, bo potrzebuję taki fajny myk zrobić. Aha, nie zrobię chyba tego, bo szkoda. Dobra. Myślałem, że Ramos będzie bardziej zmęczony, no trudno, zostaje, bo prawdopodobnie zszedłby. Albo dobra, już wiem co zrobimy. Po co mi dwójka z przodu takich wysokich? Lepiej ktoś szybki. Mały Mesialdo pójdzie. No ale tak często robię tak, że Ramos schodzi. O, ktoś mi wake-upuje. Ktoś często schodzi. Ciekawe, dziwne czemu. A, to pewnie ten. Green lub ktoś z ten, z chłopaków, bo wtedy oni mogą. Bo tak to tu na nagrywaniu nie można wake-upować. Znaczy, no ciebie to tylko admini, czyli najwięksi z największych. Zajęliśmy się trochę TS-em i gol. I pięknie. Ej, wiesz co? Do końca już chciałem powiedzieć, że nie trafię. Wiesz, jak ja ściągłem strzałkę? Fakt, że może to dzięki temu właśnie on to trafił, bo to ten kąt był trochę dziwny dla niego, ale Aubameyang się... A nie hat-trick, bo przecież on tu asystował. Mhm. Ale ładnie tu zmieścił. No dwie bramki strzelił w pierwszym meczu, tutaj jedną bramkę strzelił ten Mucio z Gracias. Cuniolitas. Można tak powiedzieć, że... To troszeczkę... Mi to się podoba w Tuchelu, że dajesz szansę Mary Götze. Bo no Götze nie grał już sezonu, jak sami wiecie, w tym w Bayernie. Miał duży przestój. A tu nagle... Co się stało? Nagle przychodzi do Borussii, powraca. Piękny powrót moim zdaniem. I bardzo dobry. No czemu tu nie biegnie? Szkoda. Aha, okej. Okay. Teraz trochę zakłopotania w mojej grze. Piękne tutaj wyjście. No kurwa, przecież zdążyli. Messi. To co on robi naprawdę w Borussii Dortmund, to jest coś pięknego. Cieszę się, że Tuchel pokupował naprawdę dużo świetnych zawodników, którzy za jakiś czas Borussia zarobi na tym niezłą kasę. I tu niestety, ale nie uda mi się nic zrobić. Mały Messi spierdzielaj. Ale ogólnie w FIFA też nie mogę nim odblokować. Bardzo dużo kurwa, nim gram. Poszedł. I niestety... Ja nie wierzę. Och, ale jak Burki fajnie nie ten, jak ręce sobie zdjął. Wiesz, niby szedł tu bronić, ale później zobaczył, że wychodzi, ale to już nie zostawił. To w ogóle strzelał, więc... Aha, no tutaj dobrze. Troszeczkę nie na tą głowę, gdzie powinienem. Teraz, aj, wiesz co tam już szło? Podanie do Obamy, jak pięknie wychodził. O kurwa. Widziałem, że tutaj, więc od razu go gonię. No dobrze. Szybki jesteś. Powiem ci ostatnio, no Aubameyanga, kto mi zatrzymał chyba najbardziej w Borussii, to jest Varane. To co w ostatnim meczu było Realu. Ale pięknie, 2-2, podział punktów z Realem. Wrzuciłem. Super, oby tylko Bayern. Real nie zagrał świetnego meczu z Legią, bo jak widzimy, no ostatnio ze Sportingiem się długo męczył, do 90 minut praktycznie. O ja znam się wyjebę, bo od razu przeczytał do kogo innego, to nie powiem. Kłada. Oj, no ale 3-2, czyli coś takiego jak 2-1. Także ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Myślę, że na dniach... O, wygrywamy kolejny tren. Akurat. Pozdro. Sezon. No, to super. A, bo ja potrzebowałem, wiesz co? Były ty 3 bramki, miałem straty do ciebie. Także pozdro. Także co, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Piszcie, jak ta seria ma wyglądać. Do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.